mnie się upomina, głębina wzywa swoją głębinę. Dzisiaj chcemy zastanowić się nad tematem wiary. Jak wzrastać w wierze? Wiele osób pyta mnie i stawia sobie też to pytanie w życiu. Co zrobić, żeby moja wiara wzrosła? Co zrobić, żeby moja wiara była większa? Widzimy w Bożym Słowie wiele historii, w których Pan Jezus chwalił kogoś za wielką wiarę i wtedy działy się wielkie rzeczy. Ale są też historie, w których widać jasno, że tej wiary brakowało i nic szczególnego się nie działo. Także dobrym jest zatrzymać się na chwilę nad tym tematem i zastanowić, co zrobić, by mieć większą wiarę. Myślę sobie, że pierwszą odpowiedzią, która może pojawić się na to pytanie, jest modlić się i podjąć post. Jeśli chciałbym mieć większą wiarę, to muszę się modlić, muszę przebywać z Bogiem, muszę spędzać z Nim czas. I Biblia jasno, Ewangelie mówią o tym, by regularnie pościć. Kiedy poczytalibyśmy pierwszych uczniów apostołów, ojców Kościoła, też ojców pustyni, oni mówią, że życie modlitewne musi być połączone z postem. Wtedy będziemy widzieć większe rezultaty i nasza wiara będzie wzrastała. Więc modlitwa i post są jak najbardziej receptą na naszą niewiarę. Ale co zrobić jeszcze? Chciałbym przytoczyć wam jeden fragment z Listu do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset, w którym święty Paweł mówi tak. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Więc jeśli chcesz, by twoja wiara wzrastała, jest to bardzo praktyczna wskazówka na każdy dzień. Każdego dnia to od ciebie zależy, jak często będziesz karmił się Słowem, jak często będziesz otwierał Biblię, jak często będziesz czytał to Słowo i kiedy będziesz słuchał treści tego, co Pan Bóg zostawił nam w Biblii, wtedy twoja wiara będzie wzrastała. Kiedy będziesz czytał Boże Słowo, twój poziom wiary będzie coraz wyższy i coraz wyższy i będziesz widział jeszcze większe rzeczy w twoim życiu. Więc istnieje naprawdę wielka zależność między tymi rzeczywistościami w naszym życiu. Jeśli nie zwracasz uwagi na to, co wchodzi przez twoje uszy, co wchodzi też przez twoje oczy do twojego serca, wtedy najprawdopodobniej będziesz żył w marazmie wiary. Będziesz żył w wierze, która będzie bardzo przeciętną wiarą i nie będziesz widział rzeczy wielkich, nie będziesz widział spełnienia Bożych obietnic. Ale kiedy każdego dnia poświęcisz swój czas, swoje zaangażowanie, by to Słowo cię przemieniało, by to Słowo cię przenikało, poziom twojej wiary będzie wzrastał. Powiedzieliśmy sobie to w pierwszym odcinku. Jezus jest Słowem. Zbliżając się do Niego, zbliżasz się do Jego Słowa, zbliżając się do Jego Słowa, zbliżasz się właśnie do Niego. Chciałbym, żebyś zapamiętał jedno zdanie z tego odcinka. Poziom twojej wiary będzie tak wielki, jak wielki poziom wiary ma to, czym sam się karmisz. Więc spożywaj to ciało. Jedz je i pij je, jak prorok Ezechiel, który powiedział, że będziemy spożywać ten pokarm, którym jest Boże Słowo i to Słowo będzie w nas jak miód w naszych ustach. Niech studiowanie, rozważanie Bożego Słowa sprawia ci tak wielką radość. Tego ci życzę i niech Pan Bóg cię błogosławi w twoim poznawaniu Jezusa, w Jego Słowie. Kochani, jeśli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, zachęcam was do tego, byście pozostawili poniżej komentarz, kliknęli łapkę w górę oraz subskrybowali ten kanał, nie zapominając o dzwoneczku.